Cześć, czołem. Witam Was, kochane nasiorki, w kolejnym odcinku z serii Czytać każdy może. Dawno nie było tej serii, ale jak wiecie, niedawno kupiłem kilka fajnych książek. I no, tak się stało, że właśnie skończyłem czytać dwie z nich. Tylko dwie i niezmiernie, niesłychanie bardzo żałuję, że Andrzej nie napisał jeszcze więcej książek z tej serii. Natomiast no, książki tak się kończą, że jest szansa, że będzie ich więcej. Słuchajcie, Andrzej... Boże, Wardziak, przepraszam Andrzeju, Andrzej Wardziak. Genialny, genialny, naprawdę, w moim odczuciu genialny autor. I po przeczytaniu tego dwuksięgu, no chyba jeden z moich ulubionych polskich autorów. Jestem autentycznie zachwycony jego powieścią Infekcja, Genesis i Exodus. To po prostu dla mnie coś autentycznie świetnego. Także piąteczka, kurde Andrzeju, widzę, że się zdziwiłeś, ale tak dostałeś piąteczkę. Tak właśnie wygląda Andrzej, słuchajcie. Jak Andrzej wygląda, każdy widzi. No a zombiaki to wiecie, wyglądają tak, szczególnie według jego pomyślunku. Słuchajcie, temat niby banalny, tak? Było o tym już wiele książek, wiele opowiadań, wiele filmów, serial The Walking Dead, masa różnych ciekawych pozycji, ale jeżeli lubicie tematykę apokalipsy zombie, to jest to automatycznie obowiązkowa powieść dla każdego z Was. Szczególnie dzieje się to w Polsce. W Warszawie dokładnie, tutaj widać pałac kultury. W Warszawie się zaczyna, ale czy tylko w Warszawie? To już Wam nie będę mówił. Czy w innych miastach też? Też. Dużo naprawdę fajnych nawiązań do literatury, do popkultury. Jest tego bardzo dużo. Współczesna książka, bardzo fajna. I widać, że Andrzej się podczas czytania książek bardzo interesował tematem, bo jest tu kilka cytatów, które ja na przykład, który siedział troszkę w branży komputerowej, wiem, na przykład cytat o zombie, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, jak pojawiła się gra Dying Light, wiecie, polska gra z Techlandu, z Wrocławia, to na największym portalu gamingowym, już nie będę podawał którym, bo powinniście wiedzieć, była recenzja tej gry i właśnie był tam cytat, bardzo długi, bardzo fajny artykuł pana redaktora i tam właśnie było, że podczas apokalipsy zombie człowiek człowiekowi będzie wilkiem, a zombie. I ten cytat jest tutaj, w którejś z tych książek. To tylko pokazuje tak naprawdę zaangażowanie autora w ten świat, czyli jak powstawała od Dying Light, tak? Czyli powiedzmy najlepsza polska gra o zombie, to Andrzej też siedział w temacie, też czytał te wszystkie artykuły, chłonął tą wiedzę. No, dla mnie naprawdę bomba, bo jak czytałem tą książkę, to mi się przypomniał właśnie ten moment, tak? Koleżanka współpracowała z Techlandem, bo my też tą płytę tłoczyliśmy na premierę i tak dalej, tą grę w Game Records. No, dodatkowy taki smaczek dla mnie, dla Was może nie. Ale no, widać, że Andrzej czytał te wszystkie artykuły, tak interesował się tematem bardzo. I tak samo to czuć w książce. Znaczy jest to świetnie napisane. Nawiązania do różnych fajnych historii z życia. Generalnie, o czym to jest książka? No wiadomo, to jest prawda, infekcja zombie, więc no powiedzmy wiadomo o czym, ale jest to świetnie przeniesione na polskie realia. Jest fajny opis Warszawy. Unicestwienie, czy rozwalenie kilku fajnych miejsc w Polsce, w Warszawie, które są, że tak powiem, dla każdego warszawiaka na pierwszy rzut oka i na drugi znane, tak? Świetnie się czyta taką powieść, w której możesz się odnaleźć bardzo dokładnie, bo wiesz, o jakiej on pisze ulicy, wiesz, o którym miejscu on pisze i możesz bardzo łatwo siebie w to miejsce wkleić i jakby w rolę tego bohatera się wrzucić. Mi się to czytało genialnie, może dlatego, że jestem z Warszawy,
Może dlatego, że znam te miejsca, jak patelnia, jak centrum stomatologii, jak metro warszawskie, bo to wszystko jest tutaj. Mamy fajnych bohaterów. Naprawdę mamy bohaterów ciekawych, mamy uczniów, mamy żołnierzy, mamy policjantów. Mamy różne osoby o różnym stanie skupienia, o różnym stanie, różnym poziomie, nie wiem, wyszkolenia, jeżeli chodzi o psychikę, o militaria. Mamy różne naprawdę osoby i świetnie jest to pokazane z perspektywy właśnie osoby, która w tej historii się znajduje, tak? Mamy oddziały podzielone, wam to mogę pokazać, tak? Zaczyna to się w pięciu miejscach, tak naprawdę. I mamy na przykład metro godzina, tak? Któraś, nie wiem, czy dobrze widać. I tak naprawdę jest to równolegle pokazywane z różnych części miasta, jak to się dzieje, tak? Oczami różnych bohaterów. I jest to naprawdę coś niesłychanego. Znaczy, były takie książki, tak? Na przykład Blackout, który wam czytałem, katastroficzny, o braku prądu, też był podobnie napisany. Ale to jest nasze, słuchajcie, to jest polskie. I no, dla mnie jest to bezsprzecznie jedna z lepszych pozycji, jeżeli chodzi o książki tego typu. Bardzo żałuję, Andrzeju, że więcej jeszcze nam książek nie dostarczyłeś z tego tematu, bo ja bym wciągnął kolejną bez żadnego zająknięcia się. Słuchajcie, mamy policjanta, mamy żołnierza Gromu, mamy nastolatkę, mamy jej chłopaka, mamy dzieci, mamy masę różnych historii, które oczywiście, jak to bywa w takich przypadkach, łączą się potem w jedną dużą całość. I w tej książce jest coś fajnego, czego w innych powieściach tego typu nie widziałem. Znaczy, często jestem rozczarowany początkiem. Często początek tej infekcji jest tak troszkę po macoszemu traktowany i to nie czytać tego fajnie. Natomiast tutaj jest fajnie i, tak powiem, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Napięcie też rośnie. Bardzo fajnie Andrzej buduje, autor, tak? Andrzej autor buduje to napięcie. Niebanalna historia. Przede wszystkim przyniesiona na nasze realia. Nie musimy czytać tego, co tam się działo niby w Bostonie, w Waszyngtonie czy gdzieś. Mamy to tu, mamy to teraz, mamy to w Polsce. I mi się to bardzo, bardzo podoba. Także mam nadzieję, że część z was czyta te książki w miarę regularnie. Jeżeli tak, to łapcie, słuchajcie się za infekcję. Pierwsza część to jest Genesis, druga to jest Exodus. Nieśmiało czekam na kolejne części. Bo warto wspierać polskich autorów, warto czytać polskie książki. Podobnie jak z wszystkimi innymi polskimi rzeczami, bądźmy lokalnymi patriotami. Wiemy, że na świecie jest dużo autorów, którzy o tym temacie pisali, ale uwierzcie mi, że mamy też polskich świetnych. Także Andrzeja Wardziaka bardzo polecamy. Nie jest to jakoś mega straszne, tak? To nie jest horror. Tak jak się boicie oglądać filmów o zombie, bo coś tam, bo flaki lecą, to jest książka, to troszkę inaczej. Wiele zostaje w waszej wyobraźni. Nie ma tutaj jakichś takich mega drastycznych scen, które by was mogły przestraszyć, ale jest wartka akcja, są świetne zwroty akcji, to też jest ważne, że tak naprawdę myślisz, że już wszystko w porządku, a później coś się dzieje, tak? Wojsko cię odbija, myślisz, że jesteś już bezpieczny i szczęśliwy, a tutaj nie. Różnie jest. Jest różnie, natomiast kończy się też nie do końca dobrze. Nie jest to, wiecie, idylliczne zakończenie, ale kończy też się fajnie. Wiecie, ja mam z Andrzejem Pilipiukiem ten problem, że często ma świetne pomysły, a potem widać, że mu wydawca kazał skończyć szybko wątki, bo trzeba książkę wydać, bo termin goni, tak? Tam tak to jest, jak się jest na pensji. Tutaj nie ma tego. Bałem się zakończenia, czytając tą książkę, ale na szczęście
zakończenie jest bardzo fajne i książka trzyma w napięciu od początku do końca. Jest po prostu napisana tak, jak być napisana powinna. No Andrzej Wajdziak nie będzie moim ulubionym autorem, jeszcze nie, bo mam, wiecie, kilku, których czytam regularnie, no ale Andrzej wydał tylko trzy książki. Ja trzecią też muszę kupić i przeczytać. Chociaż jest to horror taki, wiecie, to nie do końca moje klimaty, ale no ta książka, te dwie książki, które przeczytałem przez tak naprawdę dwa, dzisiaj mamy przez trzy dni przeczytałem dwie książki, to naprawdę, bądźmy szczerzy, zajęło mi to trzy dni, tak? To tam dużo czy mało, stron jest tutaj 450, tutaj też, raczej szybko. Bardzo, bardzo fajna powieść, powieść, która obowiązkowo powinna się znaleźć u każdego fana gatunku, a przede wszystkim też u tych, którzy zaczynają przygodę z czytaniem książek. Dlaczego? Dlatego, że ja też byłem wychowany na nudnych lekturach, jak nie będę mówił, żeby nie obrażać autorów, ale wiem, o co chodzi. Ja też nie lubiłem kiedyś czytać książek, ale wziąłem kiedyś do ręki Dywizjon 303. Potem się bardzo interesowałem Powstaniem Warszawskim, czytałem książki o Powstaniu Warszawskim. Czytanie sprawia wielką radość, jeżeli tylko czytamy to, co chcemy. Jeżeli lubicie postapo, jeżeli lubicie serial, nie wiem, The Walking Dead, tak? To uwierzcie mi, że taka książka będzie dla was czymś genialnym, bo jest to ten świat przyniesiony w wasze progi do Polski. Świetna powieść dla fanów gatunku i nie tylko, bo jest to coś, co może zwalić z nóg. Ja czytałem to momentami z wypiekami. I to też świadczy o tym, jak ta książka jest ciekawa. Także moi drodzy, ja wam bardzo polecam czytanie tej książeczki, a także wszystkich innych. Jak macie jakieś podobne tytuły w tym temacie, albo w ogóle podobne tytuły, albo ciekawe książki, to piszcie mi w komentarzach, ja z przyjemnością się z nimi zapoznam, bo jak wiecie, czytać warto i czytać każdy może. Dobrze, moi drodzy, na koniec macie teledysk, a ja wam pięknie dziękuję i do zobaczenia przy następnym czytadle. Pa, pa, hej! A jako, że mam sklerozę, to jeszcze po tym teledysku, w którym robiłem siebie przez jakieś 20 kilka sekund głupka, pokażę wam jeszcze cytaty, które wam przygotowałem na tą okoliczność. W książce można zrobić wiele ciekawych rzeczy, na przykład o tym, o podstawach pierwszej pomocy. Zgodnie z podstawami pierwszej pomocy resuscytacji korzeniowo-oddechowej nie wykonuje się, gdy klatka piersiowa i głowa jest poszkodowanego leży oddzielnie, żenujące, ale generalnie książka oprócz tego, że jest ciekawa, to jeszcze jest bardzo dowcipna, jak widać, i przejmująca. Czytajcie dlaczego. Jeszcze jest coś takiego. Bardzo głęboka myśl, jeżeli chodzi o jestestwo, o bycie, dlaczego jestem, po co żyję. Autor też na takie dylematy moralne odpowiada. I o śmierci, prawda? Wszystko jest. Po strzale w klatkę trzeba się grzecznie położyć, umrzeć, a nie wstawać jak zombie. Książka ma z sobą wiele ciekawych przesłań, które czyta się, oprócz tego, że wchodzisz w fabułę, to masz takie fajne przerywniki. I to jest też ważne, słuchajcie, że to nie jest tylko przejmująca książka o zombie, ale także powieść, która daje nam też dużo tematów egzystencjalnych do obmyślenia. I na tym bym zakończył. Dziękuję wam jeszcze raz. Do zobaczenia w następnym vlogu. Hej, hej!